obchodzimy dzisiaj mały jubileusz, jest to 15. mikołajkowy turniej piłki nożnej. Przy organizacji pierwszego imprezy chyba nikt nie przypuszczał, że ta impreza może się rozrosnąć do takiej rangi. Dzisiaj gościmy gości z co najmniej 5 czy 6 krajów oprócz Polski, bo mamy nawet z odległej Grecji, z Francji, Łotwy, Litwy. Także myślę, że jest dużo znanych artystów, także fajna zabawa, jak widać po frekwencji, ludzie są zadowoleni. Od początku cel jest jeden, spełniać marzenia tych, którzy ich potrzebują najbardziej i z roku na rok udawało nam się to lepiej. Jestem przekonany, że w tegorocznej edycji będzie to najlepsze wydarzenie. Najlepsze wydarzenie nie tylko sportowe, ale z największym skutkiem właśnie spełniania tych marzeń. A w Suwałkach rok marzeń mamy wyjątkowy, bo oprócz tego, co dzisiaj chcemy zrobić, udało nam się awansować, zdobyć historyczny awans do pierwszej ligi. Z miłą chęcią przyjeżdżamy tu. Tak jak powiedziałaś, 13 raz, nawet nie liczę tego. Przyjechaliśmy, taka mieszanka doświadczenia i grających zawodników teraz na co dzień w lidze. Właśnie dwóch obrońców Żalgirisu Wilnów, mistrzów Litwy. Także myślimy, że będzie dobra zabawa i wynik też. Co roku przyjeżdżam, staram się przyjeżdżać. No, co roku reprezentuję barwy innego klubu. Nie, no, oczywiście. Staram się tutaj przyjeżdżać, gram w barwach prezydenta miasta, zawsze jestem faworytem. Zobaczymy, co w tym roku turniej przyniesie. Tutaj zawsze dobrze się wracało, miło się wracało. Myślę, że szczytny cel, dobra zabawa dla ludzi na trybunach. Żeby dorównać poziomowi organizacji tej imprezy, naprawdę się trzeba mocno starać, bo jest na wysokim poziomie i myślę, że tu będzie przeciągało i kibiców, i też gości zacnych, takich jak mamy drużyny artystów, czy znane osobistości z polskiego sportu, show biznesu. Także fajna impreza, popieram i tylko do powielania w innych miastach. Gramy z naszymi kolegami, artystami już dość długo. Piotr jest grającym trenerem, no ja jestem w bramce, staram się pomóc czasami, jeżeli coś tam nam z przodu zawiedzie. Natomiast jest to fajna przygoda. No, dla mnie i dla Piotrka jest to tyle fajne, że cały czas możemy aktywnie się gdzieś realizować na boisku, a że tych meczy mamy dużo. Mamy dużo występów. Generalnie są to zorganizowane akcje najczęściej charytatywne, że trzeba komuś pomóc, jeżeli jest jakiś mecz z okazji inicjatywy, bo ktoś potrzebuje zbiórki pieniędzy, nie wiem, na leczenie, na rehabilitację, czy na jakiś dom dziecka, to nasza drużyna między innymi właśnie po to została stworzona i chętnie w tym występujemy. Moja wizyta i ten turniej jest uwieńczeniem dwudniowego szkolenia, jakie odbyło się dla trenerów okręgu suwalskiego i to myślę było bardzo dobre szkolenie. Wszystko co najnowocześniejsze dzisiaj w futbolu było przedstawione naszym młodym trenerom i mam nadzieję, że będą z tego duże efekty. Bardzo fajna impreza. Na razie dostaliśmy w dwóch meczach bęcki, ale od zawodowych piłkarzy. No jest ciężko, ale jakby nie przyjechaliśmy to po najwyższe trofea, a raczej żeby wspomóc trochę tę imprezę, która też ma pewien charakter charytatywny. Tak więc no jesteśmy z kolegami bardzo zadowoleni z tego, że możemy tu być. No a na boisku, jak widać, dajemy z siebie wszystko. My tutaj tak naprawdę przyszliśmy dla fundacji, żeby zbierać na nich pieniądze, bo później odbędzie się jakby aukcja, gdzie też będę pomagał. A to jest coś po prostu fajnego, że my bawimy się i czerpiemy radość z tego i jeszcze pomagamy. W tamtym roku zwyciężyliśmy w tym turnieju Polskie Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy. No, jest duże zainteresowanie, naprawdę są duże emocje, widać, że dużo bramek pada. Myślę, że jest spore zainteresowanie. No i myślę, że tu trzeba pogratulować organizatorom bardzo dobrej organizacji. Szczerze powiedziawszy, bardzo fajny turniej, bardzo przyjemny. Wiadomo, poziom jest bardzo wysoki. Zawodowcy, można powiedzieć, przyjechali gęsto na ten turniej, pokazują swoje najlepsze umiejętności. Każdy pokazuje to, co potrafi. Wiadomo, byli piłkarze ekstraklasy, pokazują też swoje umiejętności. My też się staramy pokazać z jak najlepszej strony. Oczywiście to nie jest nasze podłoże beachsoccerowe, ale też staramy się pokazać oczywiście odrobinę beachsoccera, co już było widać. Parę przewrotek już padło na parkiecie. Plecy będą boleć, ale myślę, że nie będziemy się tym przejmować. Gramy, ćwiczymy i kibicujemy. Jak są tego typu sytuacje, jak tutaj,
To jest taka tablica pamiątkowa, widzę w Suwałkach. I ten mikołajkowy turniej, który jest teraz 15, ja tam odnajduję zdjęcia swoje z poprzednich edycji, tak więc na stałe tutaj jesteśmy wpisani w ten turniej. No fantastyczna impreza, tutaj co roku zawsze widownia jest wypełniona, hala jest niestety mała, ale mam nadzieję, że już niedługo to się zmieni i będziemy mogli tutaj gościć na tej imprezie kilka tysięcy mieszkańców i nie tylko, i gości. Będzie coraz więcej drużyn, a impreza to jest już 15 raz, więc oby tak dalej. To nie pierwszy turniej w Suwałkach. Ja już tu jestem chyba bodajże po raz trzeci. Także już w swoim kalendarzu mam zapisany ten turniej. Jest to turniej bardzo fajny, szczytny cel, także łączymy się dla potrzebujących. No i po raz kolejny jesteśmy na pierwszym miejscu, tylko jak odwrócimy tabelę. Niestety, no ale to jest piękno piłki nożnej. Na boisku walczymy, staramy się, próbujemy coś osiągnąć. Niestety no, nie idzie to w parze rzeczywiście z umiejętnościami. Nasza drużyna aktorów, w której jestem trenerem, nie wygrywa, ale no, przeciwnicy są godni, lepsi od nas, więc szacunek dla nich, ukłony dla nich. Panowie, gratulujemy. W przyszłym roku się postaramy, będziemy chcieli wam dorównać i wygrać, i zwyciężyć. Także ten 2015 rok, mam nadzieję, będzie nasz.